Cześć Wam, z tej strony Patryk. Witam Was na kolejnym odcinku na WebCrew, w którym ostatnio skończyliśmy mniej więcej to, jak dodawać CSS-a, jak tam jest dziedziczenie wygląda trochę, jak kolory są odpowiednio w boksach dziedziczone, jak nie. W ogóle tak by the way, to szukam kamerki, chyba jest tu. Nagrywam to z telefonu, nie wiem tak gdzie patrzeć, dokładnie patrzę na siebie, ale jak patrzę na siebie, to widzę, że patrzę na obok. Więc będę patrzeć do tego obiektywu w środku. No, także skończyliśmy na tym, jak wygląda CSS, jak to jest dziedziczone, a dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, jak stworzyć już taki w miarę layout strony inaczej mówiąc, to taki układ, w którym właśnie będziemy prezentować całą treść. Tak, bo ja dalej dziwnie się patrzy do takiego na telefon, tylko na obiektyw, ale pewnie naturalnie bardziej to wygląda dla Was. No dobra, więc zanim żebyśmy mogli przejść do tego, najpierw wejdę do, odpalę sobie Commandera. Commander to taki wiersz poleceń konsolowy, który akurat ułatwia. Ma takie skróty linuxowe, które są całkiem przydatne, chociażby jak ls, gdzie można wyświetlić listę plików. W Windowsie tego nie ma, więc z oczywistych powodów korzystam z tego Commandera. Ja przełączę Wam scenę, żeby moja wielgaśna twarz Wam nie przeszkadzała. Wejdziemy teraz sobie do folderu D, bo tam też mam wszystkie te pliki. Wejdziemy do folderu WebCrew, wejdziemy sobie lsla, zobaczymy co tu jest. Wejdziemy do folderu blog. No i w folderze blog coś tam pewnie jest. No i mamy tutaj, jak widzimy, Node Modules, jakieś tam pliki, folder public, z którego korzystamy, więc ja wejdę akurat w tym przypadku do. Może nie tyle wejdę, co odpalę po prostu serwer JS-a. Odpalam właściwie. No i się odpalił. I teraz chciałbym wejść na tą stronę internetową. Ja korzystam akurat z Chroma. Mam nadzieję, że to nie problem dla Was. Skończyliśmy na tym, że mamy jakiś blog, mamy też nagłówki, jak to takie podstawowe elementy, jakieś zdjęcie osadziliśmy, jakoś też tabelkę. Na ten moment to wszystko usunę. Mam nadzieję, że w miarę to powtórzyliście. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, których na przykład nie powiedziałem, możecie je łatwo znaleźć na stronie wtripleschools.com. Ja też nie chciałbym omawiać wszystkich tych elementów. Bo jest ich naprawdę sporo, a to trochę by się jednak mijało z tym, co chcę uzyskać. Chcę w miarę Was tak ogólny sposób, w miarę szybko, drogo przeprowadzić do tego, jak możecie stworzyć jakoś tam podstawowy panel administracyjny, czy też zaprojektować własnego bloga, jak w tym przypadku, czy pokazać, jak używać JavaScripta do przeładowania pewnych treści, stworzyć własnego slidera, czy jakieś takie efekty typu parallax. Chciałbym właśnie w tym kierunku iść. Nie będę dlatego omawiać, jak pan Tomek, bardzo szeroko pewnych zagadnień, a bardzo ogólnie, ale będę też pokazywać informacje, jak możecie do czegoś dojść. No i tutaj pokazuję właśnie to, że sporo takich rzeczy możecie znaleźć na stronie wTripleSchools. Tutaj są wszelkie informacje, jakie są w zasadzie potrzebne do tego, żeby budować chociażby formularze. Formularze to też tak naprawdę znaczniki z odpowiednio. Nie przejmujcie się tym, że nie znacie chociażby języka angielskiego wystarczająco. To jest w miarę naprawdę prosto opisane. A nawet jeżeli czegoś nie wiecie, to możecie zapytać w komentarzu, ja od razu Wam odpowiem. Ewentualnie pan Tomek, bo pan Tomek też zna HTML-a, tylko oczywiście udaje, że tego nie zna. No żartuję akurat z tym, nie wiem czy tak jest. No ale jest w każdym razie taka opcja try it yourself, z której możecie skorzystać i tutaj macie, możecie się trochę pobawić tym wszystkim. Tu jest, jeżeli coś tam, że jeżeli klikniesz button, no to będzie wysłane, sprawdźmy to. No faktycznie zostało wysłane i otrzymane przez serwer. Tutaj możecie zobaczyć, jak korzystać z PHP do tego, do odbierania tej treści. Ja nie będę korzystać z PHP-em zajmuje się pan Tomek, ja bardziej pokażę tutaj drogę, jak skorzystać z Node.js do otrzymywania takiej treści, ale to później, jak już będziemy robić ten nasz panel. Bo już znów odchodzę od pewnej treści, którą chcę Wam przekazać. No i tu też jest zakładka CSS, w której możecie znaleźć sobie mnóstwo treści, z których możecie się uczyć. Na przykład, jakie są tooltipy. Tutaj nawet pokazane jest, jak stworzyć własnego takiego tooltipa. Ja też będę chciał w przyszłości pokazać, jak właśnie stworzyć takiego tooltipa. Tu widzę, że został stworzony chyba on tylko w oparciu o CSS.
Można też dodać pewne rzeczy związane z JavaScriptem, które też inaczej to będzie działać. Jakieś animacje też podstawowe. Jeżeli byście potrzebowali odwołać się do źródła tego, czyli jakiejś referencji, no to macie tutaj w zakładce Reference, chociażby takie coś jak CSS Reference. No i tutaj znajdziecie naprawdę już wszystkie właściwości, tak zwane properties, z których możecie korzystać, jak na przykład background color, background creep. Nie polecam tego się uczyć wszystkiego na pamięć, bo to też trochę się mija z celem. Tak naprawdę od tego są jakieś edytory, chociażby Visual Studio Code, czy przeglądarki, w której możecie kliknąć przycisk zbadaj i tu wyskakuje Wam już podpowiedź. Ewentualnie możecie wejść, tutaj jeszcze jest tutaj w komputer są odpowiednie właściwości, jakie są używane, widzicie, że są odpowiednie marginesy, nawet jakichś czcionek korzystacie. Naprawdę pobawcie się tym, przecież przeglądarki raczej nie popsujecie, jak popsujecie, to zawsze można to wrócić. No i tu macie mnóstwo zachowań, to akurat widzę JavaScript jest, także JavaScriptem trochę też później się zajmiemy, no ale macie mnóstwo takich zachowań, chociażby podstawowe przeglądarki. Dobra, bo już troszeczkę odbiegam od tematu, chciałbym Wam pokazać mniej więcej to, jak stworzyć już taki podstawowy układ strony. Zanim do tego jednak przejdziemy, od razu pokażę Wam, że takie coś znajdziecie również na WooDrapal's Course. Macie tu zakładkę HTML i tutaj macie też wyjaśnione, czym są taki podstawowy układ. No i jak możecie zobaczyć, że każda strona, tak prawdę powiedziawszy, składa się z takich bloków, komponentów, które definiuje nam całą stronę internetową. W HTML-u 5 doszło do tego takie podstawowe elementy, jak chociażby takie semantyczne elementy, które podkreślają, czym dany komponent jest. Możemy zobaczyć, że tu są takie znaczniki jak nav i możecie nawet nie znać, ale jak nie znacie, to już zaraz poznacie, że istnieje coś takiego jak znacznik nav, co znaczy nawigację. Header to pewnie jakiś nagłówek, jeżeli chodzi o to. Aside to pewnie jakiś taki pasek boczny, czy też footer to stopka. Są też jeszcze znaczniki main, ale tutaj akurat tego nie widzę. Na pewno się tym czymś zajmiemy. O, tu macie już taką podstawową strukturę. Tutaj jest jak używać chociażby Flexboxa do tego wszystkiego. Myślę, że to jest całkiem ciekawe, jeżeli chodzi o to. Tutaj są oczywiście dalsze takie sekcje pokazujące na przykład semantykę tego, jakie są. Ja no, o, widzicie, jeszcze są mnóstwo innych rzeczy, jak na przykład details, figure, main. Naprawdę jest tego sporo, jak jest summary. Prawdę powiedziawszy, sam też wszystkich nie znam. Często sięgam po prostu, gdy jest taka potrzeba. Warto jednak przejrzeć sobie to wcześniej, żeby mieć ogólnie wiedzę, że takie coś istnieje. Nie pamiętać dokładnie, gdzie to. Nie pamiętać dokładnie, jak to wygląda, ale gdzie to możecie znaleźć i że na tej stronie możecie znaleźć. Dobra, bo trochę już się rozgadałem. Przejdźmy do tego naszego kodu. Odpalimy sobie przeglądarkę. Ja odpalę sobie, od razu wejdę do folderu, w którym się znalazło. To jest YouTube. Nie, przepraszam, tu są materiały. Webcrew, nasz blog. Tutaj mam folder public. Ja chciałbym to otworzyć, ten plik, za pomocą Visual Studio Code. Klikam prawym przyciskiem myszy i w Visual Studio Code dodałem taką opcję, żeby wyświetlało się w tym menu kontekstowym. Klikam po prostu Open i nasz projekt, cały mój projekt otworzy się już tutaj. To mamy tak zrobione. Teraz chciałbym w ogóle, tak nieładnie mówiąc, wywalić to wszystko, co jest w treści, bo tamta treść była tylko taka do nauki pokazowa, a teraz byśmy się skupili już na takiej bardziej treści głównej. Mam nadzieję, że wiecie już, jak działają style, jak to się odziedzicza wszystko. Pozostałe rzeczy zostawimy tak, jak było, czyli style i body też niech jest w swoim miejscu. No i chcielibyśmy zastosować taki jakiś, myślę, podstawowy układ na naszej stronie, gdzie na tutaj w tym miejscu znajdziemy jakiś pasek taki nawigacyjny, navbar. Pod spodem znajdziemy jakiś header, w którym będzie znajdziemy treść naszej takiej ogólnie leady, typu jakieś takie ogólnie treści podsumowujące, co znajdziemy na stronie. A pod spodem chciałbym, żeby to były jakieś artykuły, na przykład na tematy webowe ogólnie, czy też tematy programowania, rozwoju osobistego, cokolwiek, co się znajdzie. Tak naprawdę to już wasza inwencja, co będziecie chcieli zastosować. A ja znów nie patrzę na kamerkę tutaj, tylko patrzę na siebie. No ale tak jest, jak używam telefonu i mam dwa podglądy.
Także od razu to wybaczcie. A w ogóle tak, taka zauważyłem, że telefony mają strasznie agresywną kolorystykę, podbicie, bo barwno i na moim monitorze, na komputerze widać, że kolory są bardziej wyblakłe niż na telefonie. Także stosunkowo ciekawe. Dobra, możemy zacząć od tego, żebyśmy napisali sobie znacznik nav. Znacznik nav oznacza, że to jest nawigacja. Pewnie to będzie chodziło o jakiś pasek nawigacyjny. Ale zanim jeszcze znajdziemy to, dodamy tutaj to wszystko w znaczniku nav, to chciałbym dodać sobie div'a. Div to taki w HTML-u blok kodu, bloczek, z którym możemy zagnieżdżać sobie jeden bloczek w drugim bloczku. No i tak zagnieżdżać to odpowiednio i manipulować tym, żeby to w miarę sensownie jakoś wyglądało. Dodajmy sobie div'a, ale dodajmy do tego jeszcze klasę, że to jest navbar. Nav od navigation bar pasek, czyli navigation pasek nawigacyjny. Dodamy sobie taki bloczek tutaj. Do tego bloczka dodamy jeszcze wewnątrz, że to ma być div navbar, navbar item. Możliwe, że tak nie będzie. To wszystko tak naprawdę możemy w sumie czemu by nie otoczyć w znaczniku nawigacyjnym. A nawet możemy zrobić tak, że po prostu ten navbar tutaj zrobimy tak i usuniemy tego diva wewnątrz. Tak to też będzie. A, tutaj się pomyliłem. Nie chodzi mi o navbar item, bo to już będzie podmiot pewny, komponent strony, a chodzi mi o bardziej o navbar wrapper. Navbar wrapper to będzie taki blok wewnątrz tego, który będzie nam otaczać te wszystkie elementy. Zaraz zobaczymy w praktyce, jak to wygląda. Do tego dajmy moją ulubioną klasę, która zawsze dodaje do każdej strony, to jest po prostu container, które pozycjonuje nam treść, że tak powiem, dodaje takie marginesy po bokach strony, jakieś tam, to jest taki breakpoint 120, nie 102, 1200 pikseli, że nasza treść znajduje się pomiędzy takimi blokami i nie wygląda to tak, że ona jest, pokazując tu, przesunięta na lewą stronę, tylko jest faktycznie w centrum, tak jak ja. No i... O, dobra. Ktoś do mnie zadzwonił. Mam nadzieję, że mi nie popsuł, tylko widziałem, że kamera pstrykła. Także sekundę. Okej, już jestem. Ktoś mi przerwał. Mamy tak, mamy stronę, tutaj napiszmy sobie te podstawowe elementy. No to klasa container, to chodzi o to, żeby stworzyć taką klasę, która będzie nam pozycjonować elementy na naszej stronie, czyli tak jak ja wyglądam teraz na tym Steamie, to żebym był po prostu na środku, a nie żeby to było tak, że ja ta treść jest przesunięta gdzieś tutaj i się zaczyna od tej do tej strony, nie? Tak żeby to faktycznie było na środku. Zaraz wytłumaczę. W zasadzie już tłumaczę, pokażę, jak to wygląda. Więc tak, żeby to trochę ostylować, chciałbym, żebyśmy na początku dali sobie do tego jakieś kolory. Dajmy sobie nav, że to jest nawigacja, i do tego dodajmy sobie klasę navbar. Dajmy te nawiasy wąsate, które są, które otaczają nam naszą treść tych parametrów, argumentów stylu, wyglądu tego. Dajmy sobie tutaj wewnątrz, dajmy sobie na początku background color, żeby sprawdzić jaki, żeby dajmy, no, jakiś kolor, żeby zobaczyć, jak to wygląda w przeglądarce. Nie odświeżmy naszą stronę. Na razie nic się nie wyświetliło, bo nie dodałem treści oczywiście, ale dajmy tutaj, że to jest webcrew blok jakiś nasz. Webcrewowy blok. No i widzimy, że coś się wyświetliło, jakiś pasek wewnątrz. Tak, dodajmy sobie to może w treści jako takie znacznika H1, żeby zmienić trochę wielkość, bo to jest ewidentnie za małe. Dodajmy sobie to. Mamy tutaj nasz ten bloczek. I teraz chcielibyśmy zrobić coś takiego, że taki trik, patrz na kamerkę, taki trik, żebyśmy nie mieli tych pasków bocznych. No i co takiego mamy do zobaczenia? Od razu Wam też pokażę jedną rzecz, jako że się uczymy, że wewnątrz, we dwie rzeczy. Tak naprawdę projektując stronę, możemy skorzystać z takiego inspektora przeglądarkowego, który jest dostępny na przykład w Chromie, Mozilla, Firefox, czy też Operze. I możliwe, że nawet w Edge'u, ale nie jestem tego pewny. Na pewno jeszcze w Safari. Z którego możemy dowolnie edytować sobie te wszystkie style na stronie. Ale działa tylko po naszej stronie. To nie znaczy, że jak coś zmodyfikujemy na stronie, to nagle w Google coś się zmieni. Oczywiście, że nie.
Więc zmieńmy sobie styl tego elementu tutaj i tu możemy zobaczyć, że zmieniamy sobie na przykład kolor tego w treści. O, patrzę, fajny kolor mi pasuje, biorę sobie, kopiuję to, no i wklejam sobie do tej wartości. Po zapisaniu strony, odświeżeniu przeglądarki zauważymy, że ten kolor już faktycznie nie został taki zastosowany. No ale to jest jedna z takich rzeczy. Chciałbym, żeby przede wszystkim znacznik body nie miał tego marginesu wewnętrznego i zewnętrznego. Zaraz przejdziemy do tego, o co chodzi. Więc dodajmy sobie styl znacznik tutaj body i w tym znaczniku body zmienimy sobie nasz styl tego, ostylowania tego na margines jakiś, żeby to był margines 0. Odwołuję się do wszystkich marginesów po każdej stronie. Górny, dolny, prawy, lewy. I sprawdźmy, jak to działa. Widzimy, że margines został usunięty, a teraz chciałbym jeszcze usunąć z body padding, czyli margines taki wewnętrzny. No i tutaj chciałbym też zobaczyć, jak to wygląda. Po usunięciu nadal tak jeszcze wygląda jak tak, to nie jest za fajne. No ale przejdźmy dalej. Mamy naszą nawigację, mamy jakiś navbar, mamy ustawiony kolor i chciałbym tutaj, żeby to wyglądało troszeczkę bardziej sensownie i logicznie, wydłużyć go z góry i z dołu. Wydłużę to na początku za pomocą marginesu, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Dajmy sobie, że to jest margines i ten margines będzie około 30 pikseli z góry i z dołu oraz 0 z prawej i z lewej strony. Jak zapiszemy na przykład tutaj 30 pikseli, tu 30 pikseli i tu na przykład 0, to chodzi o to, że margines górny jest 30 pikseli, margines prawy jest 0 pikseli, margines dolny jest znów 30 pikseli i margines lewy jest 0 pikseli. Można to stosować bezpośrednio pisząc na przykład margin top, bottom, left lub right. To zależnie od tego już, jak to wolicie. Mi to w sumie jest obojętne, ale chyba jednak preferuję ten zapis. No i możemy zauważyć, może troszeczkę zmniejszę to, zwiększę znaczy. Dajmy sobie tutaj na przykład na 60 pikseli i odświeżmy stronę. Wygląda na to, że nasza strona, nasz blok został wypozycjonowany w taki sposób, że mamy z góry i z dołu odpowiednio, no nie pokażę Wam tego, z góry i z dołu tutaj te marginesy, które są zewnętrzne i nasz kolor tego tła jakby wychodzi poza. To wynika z tego, jak tutaj mamy, że każdy nasz blok ma, że tak powiem, w środku treść, potem jest taki padding, który też ma odpowiednią szerokość, to jest ten margines wewnętrzny i do niego też przychodzi kolor. Ten kolor też się wewnątrz zawiera. Potem jest border, który też może mieć odpowiednią grubość, a na końcu jest ten margines zewnętrzny, który tutaj mamy i wyświetla się w miarę taki kolor mandarynkowaty, tam pomarańczowy. No i teraz spróbujmy zmienić to, żeby ten margines 60 pikseli był wewnątrz tego marginesem wewnętrznym, a nie marginesem zewnętrznym. Zmieńmy to w takim razie z margin na padding. Padding to, tak jak mówiłem, oznacza margines taki wewnętrzny. I teraz okaże się, że nasza strona wygląda w następujący sposób. No jak widzimy, czyli mamy ten margines, ale jest on wewnątrz i jest wypełniony treścią. Czyli w sumie trochę tak, o co nam chodziło. No dobra, mając takie coś, możemy przejść troszeczkę dalej. Dajmy sobie tutaj jednak te 30 pikseli. Zobaczmy, jak to wygląda na naszej stronie. Wygląda całkiem ok. Jeszcze jedna z takich rzeczy, które chciałbym zmienić, to na pewno jakiś font family, który mi się nie podoba na tej stronie. I font family dajmy sobie jakiś taki, nie wiem, niech będzie to Verdana, Geneva, Tokama i Sans Serif. Dlaczego tu jest kilka parametrów? Font family to taki jest parametr CSS-owy, który określa, jakich czcionek może użyć przeglądarka do wyświetlania strony. I tutaj taka uwaga. Ten parametr określa się do całego body, a pozostałe elementy mają coś takiego, że na przykład wszystkie znaczniki div mają wewnątrz font family, tak na domyślnie ustawione, font family jako inherit, to znaczy, że po prostu te czcionki, które są wyżej w elemencie wyżej, w znaczniku wyżej, w body, na przykład są dziedziczone do środka. Przez to nie musimy ustawiać tego dla każdego elementu. Ale jeżeli byśmy chcieli dla jakiegoś diva zmienić konkretnego, z jakąś klasą, z jakiejś ID, to po prostu wystarczy ustawić to jakoś, nie wiem, tutaj jakobyśmy chcieli odpowiednią czcionkę, na przykład Georgia times New Roman times Serif. Także to możemy to zrobić i wtedy te znaczniki wszystkie, które będą w divie, już będą dziedzić po tym divie nadrzędnym. Mam nadzieję, że w miarę jakoś mnie to po prostu rozumiecie. No i sprawdźmy, czy to faktycznie zadziałało. No widzimy, że to zadziałało, nasza czcionka została troszeczkę zmieniona.
czcionka font tak naprawdę. No ale okej. Okay. O co chodzi jeszcze z tymi, że tu jest cztery w ogóle tych? Czemu to jest cztery czcionki, skoro ja chciałbym tylko jedno zastosować? Chodzi o to, że w przeglądarce dana czcionka może nie występować. Na przykład Verdana może nie występować i w takim przypadku, gdy dana czcionka nie występuje, najlepiej by było, żeby fajnie było, gdyby to przeglądarka sobie go pobrała, ale tak po prostu nie jest. Więc mając zestaw takich czcionek, po prostu przeglądarka sprawdza, którą czcionkę ma dostępne. Na przykład, jeżeli Verdana nie ma, no to zastosuje czcionkę Genewę. Jeżeli nie ma Genewy, no to zastosuje czcionkę Tohama, Tohama, Tahoma. O, przepraszam. I w ostateczności, jeżeli w ogóle z takich czcionek nie ma, to skorzysta z takiej, wybierz jakąś dowolną czcionkę z tej rodziny, z Sans Serif, żeby to jakoś ta strona wyglądała. No to już w ostateczności, jak będziemy coś robić na Raspberry Pi'ce, to takie przypadki mogą się zdarzyć. Bo tam też na przykład stron można włączyć i zobaczyć. Czyli ustawiliśmy naszą czcionkę na naszej strony i teraz chcielibyśmy, kurde, ale no jak dodamy te, ogólnie zmienimy sobie rozdzielczość, no to tak nie za fajnie wygląda, jeżeli to jest po lewej stronie nadal wszystko. No tak średnio to wygląda, to nie jest nowoczesne. Fajnie by było, gdyby to było w takich zamkniętych blokach po prawej i po lewej stronie. No i teraz do tego właśnie użyjemy czegoś takiego, co napisałem tutaj, że to jest nasz kontener. Napiszmy sobie to wyżej, bo to jest taka ogólna klasa. Dajmy sobie tutaj, że container, że dla klasy, dla wszystkich elementów, które zawierają w sobie container, ustaw maksymalną szerokość tego na 120 pikseli, 1200 pikseli, przepraszam, i dajmy margines, załóżmy górę i dół na 0, ale akurat dajmy jeszcze automatyczny margines. Ten margines 0 z góry i z dołu to akurat będziemy nadpisywać, jak już chcemy. Co teraz się zmieni? Nasza treść strony zostaje tak wypozycjowana na środku. Jak zobaczymy tutaj, ten jak wygląda ten kontener, ja najadę tutaj. On, widzicie, możecie zobaczyć, że on jest po prostu, znajduje się na środku naszej strony. Czyli tak jak nas chodzi o to, co właśnie nam chodziło. Więc teraz dodajmy sobie jeszcze takie elementy, jak z prawej i lewej strony ten menu nawigacyjne. I zobaczmy też, jak to, że tak powiem, troszeczkę lepiej wypozycjonować. Może jeszcze jedna z takich rzeczy, które chciałbym zrobić, to jest na pewno sprawić sobie, żeby ten background color naszego znacznika body, czy tego głównego, był jednak trochę taki, nie wiem, może lawendowaty, trochę... Niech będzie ten lawender. Później zmienimy, jak to będzie wyglądało źle. Ok, i zmienimy sobie w takim razie ten kolor nawigacji na coś w stylu bardziej białego. Nie wiem, czy to dokładnie biały, ale niech będzie taki w tym stylu. I dodajmy sobie do tego taki atrybut box shadow. To definiuje nam, jak ma to wyglądać na naszej stronie internetowej. Chodzi o to, że dodajemy sobie shadow, ale to znaczy cień do tego elementu w pozycji x-owej, przesunięcie w prawą stronę 0 pikseli, w dół y-owa 0 pikseli, 10 pikseli to jest takie rozproszenie, no i później ten domyślny kolor to oczywiście jest ten czarny, jak możecie zauważyć. No ja też ustawię czarny, tylko tutaj go zmienię za pomocą edytora na troszeczkę jaśniejszy, może być taki, coś w stylu. Tak, żeby to było naprawdę subtelne, a nie zaraz tam wywalone na takie, no niefajne kolory. No i to było zastosowane do naszej nawigacji. No i wszystko jest w miarę ok. Dobra, nie jest ok, bo to nie taki kolor chciałem uzyskać. Chyba coś nie tak. Czy to na pewno był ten kolor? A, dobra, bo zapomniałem dodać kolor tutaj tego tła. Background color, dajmy sobie na background color na coś białego, niech to będzie F na razie, same F-ki. Możemy trochę ciemniejszym. Dobrze by było przynajmniej takie ciemniejsze troszeczkę. Dobra, jednak ten faktycznie biały wygląda najlepiej. Przerwa na herbatkę. Dobra, mamy coś takiego ustawione. Mamy herbatkę wypito, więc możemy przejść trochę dalej.
Mamy tutaj jakiś webcrew, mamy kurtyny w... Czemu nie mówicie, że błąd tu był? Jeszcze i tak tego nie stosowaliśmy. To trochę jest za duże. Nie uważacie? Ja bym to zmienił trochę na mniejsze. Dajmy sobie 30 pikseli i 0. Będzie automatycznie nam górę dół skalować. Dajmy sobie teraz... Chyba może być. To dajmy sobie tak. No i zróbmy to, żeby było... A, tutaj. Ok. A i usuńmy tutaj też, to jest... Nie musi być to koniecznie. Może to, to też być div. Jeżeli ktoś zastosuje diva, no to też, żeby to działało. No i teraz chcielibyśmy zastosować jakieś menu po prawej stronie. Dobra, teraz mamy tak. Chcielibyśmy do tego dodać taki blok, który będzie nazywać się navbar item. To będzie taki nasz blok, który będzie zawierać nav bar logo. Na tym miejscu na nasze logo, takie brand logo. Dodajmy sobie odpowiednio tutaj treść i tutaj dodajmy wewnątrz do tego nav bar kolejny item. Nav bar item i tu chciałbym, żeby to było nav bar navigation. Jak wy możecie zauważyć, stosunkowo staram się nazywać te obiekty tak, jak faktycznie mógłbym je nazwać w rzeczywistości, czyli nie mówiąc, tłumacząc, że no tutaj mamy taki blok, który jest na samej górze, tylko mówię to, ok, ten blok to masz ten pasek nawigacyjny na górze, navbar item, wewnątrz jest taki navbar wrapper, który otacza nam te pewne treści, taki zbieracz tej treści, taki blok użyty tutaj. No i w tym navbar wrapperze masz podmioty tego, świeżmy, masz navbar itemy, takie podmioty, które znajdują się wewnątrz tego bloku. No i dobra, my jest takie coś zrobione, mając tutaj, że na przykład to jest webcrew blok, to dajmy sobie teraz jakoś tam nawigację. Nawigację damy w znaczniku UL, to znaczy unordered list, czyli lista nieoznaczona. Widać? Nie? O, to dobrze. No i tutaj dajmy sobie znacznik li jak list item i do tego znacznika list item dodajmy sobie znacznik a i tu dajmy na to, że to będzie na razie gwiazdka albo article. Dobra, napiszę pierwszy, żeby już po polsku było. Albo nie. Firmy i kontakt dom. Firmy. No i kontakt. Kontakt. Dobra. Mamy coś takiego? Jak widzicie, że no, działa, ale tak jakby się, nie jakbyśmy chcieli, żeby działało. Więc musimy to poprawić. Oczywiście linki w miarę są, działają. Widzicie, że się zmieniają, dlatego użyłem tego gwiazdkę, ale tak po, to jest po haszu, płotku. Jeżeli damy taki link z płotkiem, to nie przeładowywuje naszej strony. Także jest w miarę ok, nie? No i teraz mamy film i kontakt, ale chcielibyśmy, żeby to znajdowało się po prawej stronie. W związku z tym dodajmy jeszcze tylko jedną rzecz. Dodajmy sobie do tej listy klas, że chodzi tutaj, że to jest nawigacja, dlatego na w skrócie piszę. No i tutaj dodajmy sobie do tych linków, że to jest klas i tutaj jest, że to jest nav link. Link nawigacyjny. W miarę czytelny? No chyba tak. No tak przynajmniej mi się wydaje, to akurat możecie ocenić w komentarzu, czy to jest adekwatne, czy to nie jest adekwatne. No i zobaczymy. W ogóle będę musiał pomyśleć nad kolorami trochę na stronie, bo to tak nie wygląda. Widzicie, w tej ramce te kolory są takie jakby wyblakłe, mimo że używam swojego telefonu do nagrywania tego, ale to mniejsze, że to do naprawy. W ogóle... Mniejsza. Dobra, mamy coś takiego, jestem na środku.
No zróbmy sobie teraz, żeby to było po prawej i po lewej stronie, żeby to faktycznie miało ręce i nogi. To dajmy sobie, że teraz, jeżeli jesteśmy w nabarze i jesteśmy w nawraperze, nawbar raper. Musimy tutaj dodać sobie taką klauzulę, która się nazywa display flex. Display flex rozmieszcza nam elementy wewnętrzne, dlatego nazwałem ją, bo będziemy zaraz z tego korzystać. Elementy wewnętrzne w odpowiedni sposób. Jak sobie odświeżymy, w tym przypadku nadal to jeszcze nie zadziała, bo się pomyliłem. Ale teraz już zadziała. Jak działa takie w ogóle display flex? O co chodzi z tym? Jeżeli mamy navbar wrapper jak tutaj i mamy z nim zastosowany display flex, to jak widzieliście, ten element, który był na dole naszej strony tutaj, on nagle przeskoczył w te miejsce. No i display flex działa tak, że pozwala pozycjonować te nasze elementy w taki sposób, że rozmieszcza je w pewnej linii. Jeżeli byście chcieli rozmieszczać te elementy, że tak powiem, w dwóch pozycjach, czyli by była to pozycja nie tylko tłumaczę w tym małym okienku, może się przełączę. Jeżeli byście chcieli zastosować ten element nie tylko w pozycji, że tak powiem, x-owej i rozmieszczać, ale w pozycji y-owej, to wtedy do tego jeszcze jest stworzony taki w CSS-ie jak display grid i tam ona pozwala ci pozycjonować dane elementy w pozycji y-owej i x-owej. Także tutaj stosujemy to te dwie pozycje akurat, że tak powiem, te możliwości pozycjonowania elementu stosujemy zamiennie. Dobra, ja już przyłączam się do drugiej sceny, żeby nie zasłaniać za dużo. I teraz tak, mamy ten element tu, chcielibyśmy, nie przyjmujemy się na razie tymi kropkami, tym jak to wygląda, zaraz to oczywiście naprawimy. I skorzystajmy teraz z przeglądarki, żeby wam pokazać, jak działa te display flex. Jest coś takiego jak kolejny, że tak powiem, parametr CSS, nazywa się Justify Content i zależnie od tego, jak go ustawimy, nasze elementy wewnątrz będą różnie, że tak powiem, pozycjonowane. Dajmy sobie na przykład tutaj center. Widzimy, że nasze elementy zostały wycentrowane. Dajmy sobie end. End to, no, to akurat nie działa tak, jakby miało być, ale dajmy sobie flex end. Okazuje się, że nasze elementy znalazły się po prawej stronie. Dajmy flex start, no to po lewej stronie. Dajmy inherit, to będzie akurat dziedziczyć, więc tego nie chcemy. Left normal tu nie działa tak, jakbyśmy chcieli, ale jest coś takiego jak space around, space between. Space between akurat będzie z tego, co chcemy skorzystać, bo space around daje nam przerwę pomiędzy tymi blokami. Tu przerwa, tu jest jedna przerwa, tu jest kolejna przerwa i tu jest przerwa. Jeszcze jest space between, która daje nam przerwę pomiędzy tymi blokami, czyli tak jak chcemy, albo też space evenly. Evenly. Nie śmiejcie się, jak źle coś mówię. Więc będziemy chcieli skorzystać z takiego space between. No i z tego justify content po prostu skopiujmy sobie do CSS-a, żeby to działało. I teraz tak, a propos display flexa, jeżeli byście chcieli się, że tak powiem, douczyć. Istnieje strona csstricks.com i tutaj możecie sprawdzić, znaleźć, a ja po prostu wpiszę w przeglądarce CSS tricks i tutaj damy sobie display flex. I tu jest taki, tłumacząc na polski, kompletny przewodnik do Flexboxa. Tak naprawdę jest on zawiły, bo pozwala jeszcze ogólnie ta właściwość display flex, pozwala ustalać naprawdę wiele różnych rzeczy. I tutaj jest na przykład, jak kolejność możemy zamienić. Tak, by the way, możemy to nawet teraz spróbować. To się stosuje już do itemu. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład ten item tutaj, napiszemy sobie order 1, to się zamieni kolejnością. Jak możecie zobaczyć, przeskoczyło nam kolejnością. Zastosowałem tylko jedynkę albo dwójkę. To działa, to jest świetne, jeżeli chcecie robić na przykład coś, co będzie na przykład działać na telefonach. Na przykład dany blok chcecie zamienić kolejnością. To jest też spoko, nie? No ale wracając, mamy tutaj na przykład flex direction, jak mają ustawiać elementy. A, i ważna rzecz. Display flex działa w taki sposób, że te elementy wewnątrz nie są wyświetlane już w kolejności odpowiednio. Możemy zmienić je w kolejności poprzez te flex direction. Także
Czy one wyświetlane są też, to już nie ma tak do końca znaczenia, ta sama semantyka tej kolejności tutaj. Te elementy możemy tak naprawdę w CSS-ie dowolnie modyfikować pozycjami, w które chcemy. Należy o tym też pamiętać. No ale tu jest sekcja jeszcze taka, która jest stosunkowo ważna, to jest właśnie to, jak działa Justify Content. No i tu możemy zobaczyć to, co właśnie pokazywałem, że jeżeli mamy Flex Start, to te elementy są ustawione po lewej stronie, Flex End po prawej. Center, one znajduje się wewnątrz. No i mamy jeszcze coś takiego jak Space Between, czyli te elementy mają równe odstępy od siebie, ale nie mają, że tak powiem, tych marginesów bocznych. Jest coś takiego jak Space Around i te przestrzenie wtedy mają każdy, że tak powiem, własny taki margines wewnątrz. Tutaj są pewnie takie bloki marginesu. No i jeszcze jest coś takiego jak Space Evenly. No i tutaj macie też wyjaśnione, jak to działa, że itemy są dystrybuowane tak, że przestrzenie pomiędzy jakimiś dwoma itemami i przestrzeń pomiędzy rogami są te same, czyli ta przestrzeń tutaj i tutaj jest dokładnie taka sama, a w przypadku Space Around przestrzeń tu, to tak naprawdę dwa razy przestrzeń tutaj. To taka stosunkowo akurat różnica, ale to możecie z tym się zapoznać. No i tutaj jeszcze jest, jak możemy takie elementy pozycjonować. Warto sobie zapoznać, to przeczytać, w związku z tym, że to by musiał naprawdę przetworzyć, że tak powiem, cały wykład, a już widzę, że nagrywam 36 minut, to naprawdę by musiał sporo czasu poświęcić. Zauważmy na to, że nie stworzyliśmy nawet takich elementów jak tu. No ale to też nie jest to. Chciałbym wam po prostu jak najszerzej pokazać, gdzie takie treści możecie znaleźć. Nie musicie ich, że tak powiem, pamiętać, zapamiętywać wszystkich jak leci. No chyba, że możecie, no to wtedy możecie się uczyć i pamiętać tego. Na razie zrobimy to po prostu tak, jak możemy. No i dobra, mamy coś takiego. Mamy, że tak powiem, naszą nawigację i mamy ten. Musimy w takim razie pobawić teraz naszą nawigację. Tutaj, żeby to było bardziej czytelne, napiszmy sobie w jakieś komentarze. Dajmy sobie tutaj, że to jest general, czyli takie ogólne. Tutaj mamy sobie, dajmy, że to jest navbar albo navigation, że to jest odnośnie nawigacji. No i tu dajmy sobie, że tu mamy jeszcze nasza nawigacja. No i chciałbym, żeby ta nawigacja miała odpowiednie jakieś marginy z góry i z dołu po tam 20 pikseli, no z góry i z dołu bez prawej i lewej strony. Może się przydać. Odświeżmy to, jak to wygląda. Ok. Chciałbym, żeby tak, jeżeli to jest. Nie. Jeżeli to jest też. Dajmy sobie jednak UL tu. To jest, jeżeli to jest lista, to chciałbym, żeby te nie miało w ogóle tych kropek, czyli list style type desk na ustawić. Ustawmy to na non. Też możecie się tym pobawić. Akurat to jest coś takiego, co wyświetliło mi się tutaj. Zauważyłem i po prostu zmieniłem. Tutaj było to. No myślałem się po prostu po kontekście, co to może oznaczać. No i mamy coś w tym stylu. Teraz chcielibyśmy zrobić, żeby te nav itemy, czy tam było nav linki, żeby wyświetlały się w sposób liniowy, czyli tutaj dajmy inline bloka, nie? Żeby to były liniowe bloczki postawione. No tak jak tutaj. Mamy. No i widzimy, że to nie jest tak do końca dopasowane. Możemy jeszcze dodać do tego nav linków paddingi po prawej i po lewej stronie. Dajmy na to, że to będzie 0, a tu będzie jakieś 20 pikseli. No i widzimy, że to jest w miarę już troszeczkę lepiej wygląda. I dajmy sobie jeszcze, tak prawdę powiedziawszy, dobrze by było chyba dodać górę i dół. Jeżeli zobaczymy, to jeżeli przejedziemy tutaj, to już taki z UX-a, no nie będziemy mogli kliknąć, więc musimy się zmieścić w tę małą przestrzeń tą, więc możemy dodać sobie jeszcze i z góry i z dołu te 30 pikseli, zobaczyć, jak to będzie faktycznie działać. Nie działa najlepiej, nie tak to oczekiwałem. Dajmy sobie w takim razie tej nawigacji z góry i z dołu jednak 0, niech będzie. Jak będzie 0, to też się nie obrażę. I tu dajmy może nie. A, no i tutaj tak, daliśmy sobie 30 pikseli, ale te 30 pikseli tak naprawdę bardziej stosujemy do bloków. W tym przypadku dajmy na to, żeby to było 0 pikseli, a ustawmy dla naszych kropka nav linków takie wartości jak line height,
Czyli wysokość naszego tekstu, który ma się znajdować. Tutaj dajmy sobie 3 remy, niech to będzie responsive, and to jest taka taka wartość, która odwołuje się do wielkości czcionek na naszej stronie. Dajmy sobie na to 4,5. Ok. I w taki sposób 4,2 rema. Mamy, że tak powiem, wypozycjonowane to, a jak zerkniemy na chociażby na te elementy, to one mają właściwie, no te, no kurczę, ciężko mi pokazać myszką, bo jak jeszcze jadę. Mamy na pewno ustalone paddingi, które są podświetlane teraz na zielono, mamy odpowiednią wysokość tego ustawioną. No i to jest tak, że jak klikniemy nawet, no dobra, jednak też musimy kliknąć tutaj, to wtedy to nam zadziała. Możemy, ale też możemy dodać do tego naszego elementu. A, bo byśmy musieli kolejność zmienić, dlatego nie zmienimy. Żeby to ogólnie poprawić, moglibyśmy zrobić taki myk, żebyśmy usunęli to stąd, to klasę i tu byśmy dali dotąd, tu rzucili ją. A tu dajmy sobie klasę, że to jest navItem. NavItem. 41 minut już. I teraz tak, chcielibyśmy, bo tu już jest, że tak powiem, błąd, że NavLink jest so... No nie no, nie chcę otwierać. NavLinki są ok, teraz tylko nav... NavItemy chciałbym, żeby były właśnie miały te display block i odpowiednio... No i tylko tyle, żeby tylko tak to działało. O, i teraz mamy tak, że... Dobra, nadal. Ale widzimy, że już po prawej i po lewej stronie jest ok. The line height też jest. Dobra, dajmy sobie jeszcze po prostu tutaj też na te dwa remki. Ok, i teraz widzimy, że ta nasza łapka odpowiednio jest wyświetlana, ok. Tak naprawdę możemy zastosować tu już 20 pikseli, żeby nie mieszać tych jednostek. To też jest stosunkowo niebezpieczne. 20 pikseli z góry i z dołu. Ok, mamy wyświetlone, wycentrowane te elementy. Mamy kontakt, mamy firmę, widzimy, że to się zmienia. Dobra, tak, bo już jest, że tak powiem, to sporo zrobione. Więc na ten moment, ja tylko przełączę scenę. Chciałbym podziękować tym, co oglądają. Poprosiłbym o komentarze. Ja nagrywam na razie teraz tak stosunkowo luźno te wszystkie rzeczy. Nie spinam się, jeżeli jakieś tam negatywne będą komentarze czy lajki. O to chodzi. Ja to z czasem będę poprawiać, ale nie chcę od razu wchodzić w stosunkowo probę. Musiał zaczynać jak youtuberzy z kamerami już super, z mikrofonami super, chociaż i tak naprawdę mam w miarę taki mikrofon, nie wiem, czy wy będziecie widać, taki, żebyście nie musieli martwić się o te szumy. Mam też stosunkowo taki też kamerkę, znaczy z telefonu, żebyście mieli lepszą jakość akurat mnie. No, w zasadzie dla was to jest niepotrzebne, tak prawdę powiedziawszy, no ale jednak dodaję siebie, żebyście wiedzieli, że to ktoś prowadzi, jak ja przynajmniej wyglądam, choć i tak podejrzewam, że nikogo z was to nie będzie interesować. Dodaję takie treści. Z czasem oczywiście postaram się poprawić to jakoś, na razie to nagrywam tak na szybko, bo to studiuję jeszcze, żeby ta jakaś treść się pojawiała, bo obiecywałem, a tak naprawdę już chyba z pół roku mija, jak nie rok, tak około no z 8-9 miesięcy, kiedy obiecałem, że coś wrzucę dla pana Tomka, a jednak nie wrzuciłem. Teraz te, że tak powiem, z tych słów się próbuję wywiązać. Mam nadzieję, że pan Tomek nie ogląda tych wszystkich filmów, bo będzie później krzyk na mnie, że takie rzeczy gadam na serio. No ale mam nadzieję, że też w jakiś tam sposób nauczycie się coś, możecie z tego coś wynieść. Ja stosunkowo chciałbym prowadzić to w miarę taki luźny sposób. Nie będzie to coś, co będzie tak wyreżyserowane od punktu do punktu, od dechy będziecie całą treść przekazy mieć. A ja poza tym muszę się jeszcze nauczyć skupić na tym, żeby patrzeć w ten tutaj, tę dziurkę, żebyście mieli taki naturalny wygląd na to, że ja patrzę na was, a nie
patrzę na boki, czyli nie oglądam Facebooka czy Instagrama w tle. Dobra, na dziś skończymy to odcinek, bo już ma 44 minuty. Mam nadzieję, że w miarę Wam się podoba. Dajcie znać oczywiście komentarz to, co mogę poprawić, to, co może być lepsze. Dzięki, że oglądacie to. Mam nadzieję, że w miarę Wam się podoba, możecie się nauczyć. Z czasem będziemy poprawiać tego oczywiście naszego bloga. Dodamy treść na początku statyczną, później to zrobimy, żeby to było ciągnięte z plików, albo też mogę to ciągnąć, że tak powiem, z bazy danych, a jak zrobimy to z bazy danych, to wtedy stworzymy też taki prosty panel administracyjny, z których skorzystamy jakichś tam wzorców projektowych, żeby to też było można rozwijać. I napiszemy to najpewniej na Node.js-ie, choć wprawdzie programuję zawodowo w PHP-ie, to napiszemy to w Node.js-ie, tak żeby trochę to było odmienne. Także dzięki za oglądanie i za chwilę też będę jeszcze puszczę dla Was drugi odcinek tego, a raczej trzeci, czwarty, czy tam piąty, no nie wiem. Także do usłyszenia. Hej.